naprawdę nie znalazł się żaden z pani znajomych, który by wziął te psy do siebie do domu? Mój mąż, który jest psiarzem, bardzo zaangażował się w szukanie nowego domu dla psów. Nie udało nam się, ale... To był rok 2016, tak? Tak, z tego co pamiętam. To pani już była popularna. A dlaczego w ogóle nie byłam popularna. A gdyby pani napisała na Facebooku, że szuka jednak dobrych opiekunów, nowych opiekunów dla swoich ukochanych psów? Pani redaktor, ufam bardzo mojemu mężowi. Zrobił wszystko, co wiedziałam, że zrobi najlepiej. Ale napisała pani, zamiast przywiązać do drzewa, uśpić lub zostawić na autostradzie, co niestety się zdarza, znalazłam moim ukochanym psiakom dom w dobrym schronisku dla zwierząt. W ogóle po co takie porównanie? No, czy pani nie powinna jednak świecić przykładem? Właśnie dlatego, że są takie osoby, które mają takie pomysły i wcielają to w życie, że zostawiają swoje psy właśnie na autostradzie albo przywiązane do drzewa, na przykład zimą jeszcze, kiedy jest siarczysty mróz. Moje oświadczenie było rzeczywiście bez sensu. Tu przyznaję, nigdy bym już wcześniej, następnym razem takiego nie napisała. Psy ile z wami były? Mamba i czarna. Z 10 lat myślę. Ale w grudniu, przed tym schroniskiem, do którego pani oddała te psy, to pani zachęcała ludzi, żeby nie kupować i nie odpalać fajerwerków Sylwestra, zamiast tego wesprzeć zwierzęta. To nie jest hipokryzja jednak? Pani redaktor, jeżeli ktoś się zwraca do mnie z prośbą o pomoc, żeby jakby zadziałać w takim celu, to ja jestem bardzo otwarta i zresztą to nie jest tajemnicą. Ja, wie pani, co tego nie ukrywałam, jeżeli były jakby dyskusje na temat, czy używać fajerwerków, czy nie, ja jestem przeciwnikiem, tak? I uważam, że każdy powinien jakby w tym celu, w ten sposób się wypowiadać. Ja też, tak? Także... A na rzecz schroniska już pani jakieś płaciła? Jakieś, czy na rzecz schroniska wpłaciła już pani pieniądze, czy będzie czekać, jak się dostanie do parlamentu, tak jak pani powiedziała, jak obiecała? Jak dostanę się do Europarlamentu, to wpłacę 20 tysięcy złotych. Pani redaktor, wpłacam na wiele organizacji społecznych i nigdy się tym nie chwaliłam i chwalić nie będę. I w zasadzie wszystko na temat psów już myślę powiedziałam. Oddanie najwierniejszych przyjaciół z domu, które kochają, do najgorszego dla nich miejsca, ja winam się jako okrutne i nieodpowiedzialne, tak uważają działacze organizacji, które bronią praw zwierząt. Oburzone pani zachowaniem. Ja rozumiem krytykę i ją przyjmuję, natomiast chciałabym podziękować też osobom, które mają psy i które zrozumiały, co miałam na myśli, dlaczego podjęłam taką decyzję.